komunia bratanka, wesele siostry, może obiad proszony u teściowej. Jest wiele sytuacji, które możemy nazwać spotkaniami rodzinnymi. I ja właśnie dzisiaj przygotowałam wideo poradnik, jak dobrze wyglądać na tych imprezach rodzinnych. Zapraszam! Jakiś czas temu w grupie na Facebooku Kod Stylu, czyli w takiej grupie, która zrzesza kobiety, które mają jakiekolwiek pytania do stylistki, zadałam takie pytanie. Jakie tematy mogłabym poruszyć podczas nagrywania wideoporadników, żeby odpowiedzieć na Wasze najczęstsze problemy? I jakież było moje zdziwienie, kiedy jednym z tematów, który pojawiał się co jakiś czas, było to, jak dobrze wyglądać na imprezach rodzinnych. Postanowiłam więc ten temat trochę rozłożyć na części pierwsze i opowiedzieć trochę o każdym i dodatkowo zaprosić Was na moją stronę internetową. Link pojawia się właśnie teraz tutaj oraz pojawi się pod tym wideo, gdzie będę wrzucała inspiracje z konkretnych sklepów dostępnych teraz, właśnie w momencie nagrywania tego filmu, które można od razu, że tak powiem, zakupić sobie, także bezpośrednio będzie zdjęcie, link i można już dokonać zakupu i świetnie wyglądać. I teraz, żeby dobrze odpowiedzieć na to zadane pytanie, no to oczywiście trzeba zastanowić, jakie w ogóle imprezy rodzinne nas spotykają. I oczywiście zacznę od tych takich dużych, czyli od wesela. I o tym, jak wyglądać na weselu, oczywiście nagrałam już, już przygotowałam jakieś materiały wcześniej, w tym takim sezonie, takim, który jest letnim sezonem, kiedy najwięcej wesel i ślubów się odbywa. I oczywiście powołam się w komentarzach do tego filmu, do tych materiałów, które już wcześniej powstały. Natomiast chciałabym powiedzieć takie najważniejsze zasady. Przede wszystkim, ostatnio mamy takie trendy, że na wesela nie ubieramy się bardzo strojnie. Ubieramy się tak, żeby wyglądać uroczyście, ale niekoniecznie, żeby te ubrania były takie bardzo imprezowe. Dużo kobiet, które kupuje sobie sukienkę, idąc na wesele do kogoś, obojętnie czy to będzie ktoś z rodziny, czy ktoś dalszy, chce mieć takie rozwiązanie, które będzie do zastosowania jeszcze kiedyś gdzieś. To znaczy sukienka, która może pójść na wesele, ale ona będzie mogła też iść na przykład na kolację z przyjaciółmi do restauracji, oczywiście z innymi dodatkami. Albo jak już kupujemy bardziej strojną sukienkę, to żeby buty można było wykorzystać do codziennego chodzenia do pracy. Także staramy się mieć takie ubrania, które nie są takie typowo weselne. I wtedy nie są takie balowe, o tak bym powiedziała, nie są w stylu glamour, tylko staramy się tak uniwersalnie do tego podejść i to jest oczywiście dobre podejście do budżetowania zakupów. Jedną z ważnych rzeczy jest taki odwieczny spór, czy warto wybierać biały i czarny na wesela, w przypadku kobiet oczywiście. Zaznaczam, ja będę trzymała się klasyki, że biały należy do pani młodej i odcienie białego należą do pani młodej, natomiast czarny w naszej strefie kulturowej zarezerwowany jest na pogrzeby i wydaje mi się, jestem przekonana, że nie wypada, przynajmniej na tą początkową część, która jest w ciągu dnia, ubrać się w czarną sukienkę. Oczywiście później, kiedy jest wieczór i ktoś przebiera się w trakcie imprezy, myślę, że to jeszcze byłoby, że tak powiem, do zaakceptowania, natomiast na pewno nie na początku. To jest radosna sytuacja. Oczywiście niektórzy mówią, że nie można wyglądać lepiej niż pani młoda. No, to jest taka kwestia, którą ciężko jest ogarnąć w poradniku, ponieważ myślę, że to kwestia taka indywidualna. No skąd wiemy, jak pani młoda będzie wyglądała? Oczywiście nie możemy ją przyćmić biżuterią i naszą suknią, jakąś super ekstra balową, jak księżniczka Disneya, ale nie możemy zwracać uwagi na to, że po prostu musimy gorzej od niej wyglądać. Kolejna rzecz, taka jeszcze ogólna z wesel, pamiętajcie proszę, nie dobieramy krawata naszego partnera czy koszuli do koloru naszej sukienki. Także jeżeli wybierasz fioletową sukienkę na wesele, on nie musi, a nawet nie powinien mieć na sobie fioletowego krawata. Oczywiście nie możecie się jakoś gryźć kolorystycznie bardzo, ale na pewno nie chodzi o to, żeby dobierać to tak bardzo, bardzo ściśle. Co do panów, błagam, ja będę się trzymała bardzo klasycznej męskiej elegancji, czyli jeżeli mężczyzna idzie w koszuli, a większość chodzi w koszuli na wesele, to niech to nie będzie koszula z krótkim rękawem, tylko z długim. Nawet jeżeli na górę jest marynarka.
Oczywiście idealnie by było, jeżeli ten dżentelmen nie ściągałby tej marynarki podczas całej imprezy, bo tak mówi klasyczna męska elegancja. Ja wiem, że jest lato przeważnie wtedy i jest gorąco, ale z drugiej strony mamy też klimatyzowane sale balowe, sale bankietowe. Także o weselu tyle, a w czasie odpowiednim dla wesel na pewno pojawi się na blogu, czy pojawiło się w wcześniejszych miesiącach więcej porad na ten temat. Następna duża impreza taka rodzinna to komunia. I teraz komunię można troszeczkę tak podzielić na zasadzie, czy to nasze dziecko bierze komunię, czy idziemy na komunię. Ponieważ bardzo często mamy dzieci komunijnych ubierają się w kolory jasne, czyli również gdzieś tam jakieś odcienie bieli albo pastele. I jakby pal 6, jeżeli to jest kobieta, której pasuje całe takie jasne zestawienie. Natomiast niestety większość kobiet, jak ubierze się cała na jasno, wygląda po prostu blado. Wygląda tak, jakby była w szlafroku, albo w piżamie, albo jakby była chora. Także nie każdemu pasuje takie jasne zestawienie. Jeżeli więc jesteś takim typem urody, który nie przyjmuje całej ilości, całego zestawienia jasnego, no to tutaj warto się nad tym mocno zastanowić. A jak sprawdzić, czy jest takim typem urody? Oczywiście najlepiej, no to jest zrobić sobie analizę kolorystyczną, wtedy pozna się swój typ. Natomiast jeżeli już musisz teraz szybko coś kupić i nie wiesz, jakim jesteś typem kolorystycznym, a jesteś takim ciemnym typem urody, czyli ciemne włosy, ciemna oprawa oczu, ciemne oczu, śniada cera, czyli ciemny typ kolorystyczny, to błagam, nie ubieraj się cała na jasno, bo możesz po prostu wyglądać niewyraźnie. Wtedy jak najbardziej można ubrać sobie ciemny fiolet, można ubrać sobie ciemny szmaragd, można iść nawet w czerwieni, jeżeli nasze dziecko bierze komunię. Nie jest to jakieś faux pas dress code'owe, stylizacyjne. Kolejna rzecz, która dla mnie jest po prostu zmorą, to sukienki i żakieciki, bolerka. Niestety, mało sukienek jest na tyle plastycznych, żeby ubrać na nie żakiet, marynarkę, które nie są od razu w zestawie. To znaczy, jeżeli kupujesz od razu sukienkę, która ma w komplecie coś na górę i wygląda to ładnie, nie wygląda to tak prowincjonalnie, to ok. Natomiast z doświadczenia wiem, że to jest duża trudność, żeby do sukienki dobrać marynarkę jakby w innym sklepie, z innego materiału, w dobrej kolorystyce, zbliżonej, ale jednak nie kłócącej się ze sobą, dobrą, która będzie miała dobrą długość. Więc jeżeli masz już sukienkę i ta sukienka ma krótki rękaw, bo tak naprawdę ja bym powiedziała prostą rzecz. Komunie przeważnie są pod koniec wiosny, czyli w maju, i wtedy zazwyczaj może być już w miarę ciepło. To znaczy, że sukienka, która ma długi rękaw, może spełnić wymagania. Ewentualnie można sobie jakiś elegancki szal jeszcze zarzucić na ramiona, jeżeli będzie jakiś bardziej wietrzny dzień, albo jeżeli już mamy krótki rękaw i troszeczkę wieje, albo jest po prostu chłodniej, nie chcemy mieć w krótkim rękawie, chcemy mieć coś na górę, to kupujmy lekkie wiosenne płaszczyki. Je się dużo łatwiej dobiera do sukienki, można je później wykorzystać do noszenia w innych zestawieniach, no i nie ma tej trudności w dobraniu. Także jeżeli nie jesteś pewna, jeżeli nie masz kompletu, nie kupuj marynarki, nie kupuj żakietu. Kolejna sytuacja, i tutaj jeżeli chodzi o te rodzinne spotkania, to wszelkiego rodzaju spotkania w restauracji. To mogą być jakieś uroczystości rodzinne, jakaś nie wiem, 50. rocznica ślubu dziadków, albo nie wiem, urodziny cioci Heli w remizie, no obojętnie co, w każdym razie wychodzi się gdzieś, gdzie ma być strojnie. I teraz to strojnie, to trzeba przyjąć tak zwane, ja tutaj będę mówiła tak dress code'em troszeczkę, czyli koktajlowy. Mamy tak zwany strój koktajlowy i w przypadku kobiet ten strój koktajlowy to jest po prostu sukienka koktajlowa, czyli sukienka, która nie jest sukienką biurową, nie jest sukienką taką dzianinową, taką jak ja mam dzisiaj, czyli taką sweterkową, nie jest suknią balową, nie jest suknią długą, tylko jest po prostu sukienką i oczywiście nie jest też taka dyskotekowa, sylwestrowa. Tak, także jeżeli nie jesteś pewna, czy coś jest sukienką koktajlową, to odpowiedz sobie na te pytania, czy nie jest biurowa, czy nie jest dresowa, czy nie jest swetrowa, czy nie jest balowa, czy nie jest sylwestrowa. I jeżeli na te wszystkie odpowiesz, że nie, to jest wysoce prawdopodobne, że to będzie sukienka koktajlowa. Przeważnie to jest sukienka albo z długim, albo z krótkim rękawem, która jest w miarę w okolice kolan, oczywiście może być też krótsza. Jest troszeczkę taka bardziej kobieca, taliowana. Oczywiście do każdej sylwetki będzie to inna sukienka. I ja tutaj oczywiście będę cały czas Cię odsyłać do mojej strony internetowej, do tego artykułu na blogu, który jest powiązany z dzisiejszym filmem i tam będą konkretne propozycje. Tam będą konkretne propozycje, oczywiście dla różnych typów sylwetek, także i dla tych szczuplaczków, i dla tych plus size,
size, dla tych wysokich, dla tych niskich, w różnych kolorach, ja to wszystko tam wrzucę. Także jeżeli chcesz pooglądać sobie, jak wyglądają sukienki koktajlowe, to po prostu klikasz w link, on Cię przekierowuje i tam możesz już sobie oglądać i się inspirować albo od razu kupować. Także zakładamy, że na tą imprezę właśnie taką restauracyjną ubieramy sukienkę koktajlową. I teraz jeżeli ta sukienka koktajlowa jest prosta, to oczywiście, prosta mam na myśli, nie jest błyszcząca, nie ma żadnych, nie jest satynowego materiału, nie ma jakichś koronek, nie jest jakoś tego bardzo, bardzo zdobna, tylko jest prostą sukienką, to można zastosować do tego troszkę większą biżuterię. Można zastosować trochę bardziej strojną torebkę, czyli jakąś taką, która będzie z biżuterią. Będzie może miała jakiś, nie wiem, aksamit na sobie. W każdym razie będzie w jakiś sposób imprezowa i wtedy dodajemy sobie spokojne buty albo na odwrót możemy postawić na jakieś super ekstra szalone buty. Teraz pojawia się taka moda, gdzie jest dużo takich futrzanych dodatków, czy takich z piórkami butów. Dużo takich propozycji, które mogą być właśnie takie szalone, imprezowe i jest na spokojnie, można ubrać sobie do restauracji po prostu, ale można też je wykorzystać później, oczywiście idąc gdzieś w danym sezonie na wesele. Także te restauracyjne rzeczy jak najbardziej trzeba ogarnąć tym strojem koktajlowym. Natomiast jeżeli idziemy do domu na imprezę rodzinną, to tutaj już trochę będzie trzeba odwołać się do praktyk w każdym domu. Posłużę się moją rodziną i na przykład, jeżeli mamy taką okazję jak Wigilia, czyli taka najbardziej uroczysta kolacja w naszym domu, ale w domu, nie poza domem, tylko w domu, to wszyscy ubierają się dość elegancko. To znaczy kobiety mają przeważnie sukienki koktajlowe, a panowie są w garniturach, białych koszulach i krawatach. Czyli jesteśmy bardzo uroczyście ubrani. Wiem, że niektórzy do Wigilii po prostu siadają w dżinsach i w t-shircie. I taki jest zwyczaj danej rodziny. Nie wchodziłam tutaj jakby z kompetencjami stylistki, żeby mówić, że nie, to jest źle, nie można w dżinsach do Wigilii, to trzeba uroczyście. I tak samo jest z innymi spotkaniami rodzinnymi. To znaczy, jeżeli chcesz dobrze wyglądać, ale nie chcesz wyglądać za bardzo przebrana w stosunku do całej reszty na przykład kuzynostwa i ciotek, to nie strój się jakoś bardzo. Także dopasuj do spotkania rodzinnego swój strój, do swojej takiej tradycji rodzinnej. Także jeżeli chodzi o inne takie spotkania typu, no jak idziemy na grilla i na przykład jest to taki grill proszony u teściowej i jest to jakaś, może to jest przyszła teściowa dopiero i wchodzimy na jakieś takie zapoznania, to oczywiście chcemy jako kobiety jak najlepiej wyglądać, ale na tego grilla nie pójdziemy na szpilkach, no bo grill zazwyczaj jest gdzieś, gdzie jest trawa. Musimy się ubrać jakby troszeczkę tak trampkowato. Ale padło jedno takie pytanie podczas właśnie dyskusji o tematyce tego filmu, czyli jak ubrać się na imprezę, kiedy nie wiadomo, co nas czeka. No i muszę odpowiedzieć, że to jest tak bardzo indywidualne pytanie, że trudno na nie odpowiedzieć ogólnikowo. Mogę powiedzieć tak, że najprościej jest ubrać, a jeżeli nie wiadomo, co nas czeka, czy będzie to grill, czy może jednak pójdziemy gdzieś do restauracji, najprościej jest ubrać, jeżeli chodzi o dół sylwetki, dżinsy, bo je można bardzo szybko wystylizować i zmienić. Jeżeli nie wiadomo, czy będzie to grill, czy mamy mieć płaskie buty, czy idziemy gdzieś, gdzie będzie restauracja, czy poszłybyśmy na obcasach, to ubierzmy płaskie buty, ale niech to nie będą trampki, tylko niech to będą jakieś takie bardziej ładne baleriny czy mokasyny. Czyli nie takie baleriny, w których można wyskoczyć do spożywczaka, jak nam czegoś zabraknie, tylko takie ładniejsze. Takie po prostu, nie wiem, one mogą mieć jakieś ozdobne kamyczki, mogą być lakierowane, coś takiego, co i ujdzie na grillu, ale jak pójdziemy do tej restauracji, to też da radę. Będzie jakby, nie będzie takie wyglądało, że jest troszeczkę za mało eleganckie, a na górę najprostszym rozwiązaniem jest na przykład po prostu jedwabna bluzka. I ta jedwabna bluzka nie musi wyglądać jak skrojona do biura, ona może być bardzo luźna, bardzo, bardzo lejąca. Jeżeli nie możesz z jakiegoś powodu nosić jedwabiu, to może być to coś, jakiś materiał, który udaje jedwab, ale chodzi o to, żeby ona miała ten taki wygląd jedwabny, bo takie coś zestawione z jeansami właśnie będzie miało też takie wrażenie, że trochę za ładnie ubrałaś się na tego grilla, ale jednak to jeszcze w miarę przystoi, a jak pójdziesz do tej restauracji jednak, no to będzie to odpowiednie. I oczywiście można też zmienić charakter okryciem wierzchnim, to znaczy wziąć ze sobą coś, co będzie jakimś takim swetrem, który można będzie na tym grillu założyć, gdy będzie nam po prostu za chłodno, ale można też wziąć ze sobą coś, co będzie
marynarką, taką troszeczkę może niekoniecznie garniturową, tylko bardziej taką codzienną, casualową, swobodną, ale ona tak jakby będzie zmieniała zestaw cały. Także to jest takie dosyć trudne, żeby ubrać się, jak nie wiadomo gdzie się idzie, ale zawsze można jakoś wybrnąć z sytuacji. Jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń, jeżeli chodzi o imprezy rodzinne. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, takie wątki, których ja teraz nie rozszerzyłam, no to poproszę w komentarzach, ja bardzo chętnie poopowiadam i po więcej materiałów, po więcej konkretów, po więcej zdjęć, po więcej inspiracji zapraszam, klikajcie w link, przenoście się na moją stronę, tam będzie można już dokładnie pooglądać tematycznie te rzeczy, o których ja mówiłam, tylko oczywiście w dużo większej ilości niż jest tutaj. Także zapraszam do subskrypcji kanału, no i do zobaczenia w następnym wideo poradniku.